Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Jacek robił zakupy i miał do dyspozycji 50 zł. Chciał kupić 4,5 kg landrynek, dwa wafle mleczne, 20 dkg cukierków miętowych, 5 tabliczek czekolady mlecznej. Nie wystarczyło mu pieniędzy, więc postanowił kupić mniej landrynek. Ile najwięcej landrynek może kupić Jacek? Skorzystaj z wykazu cen słodyczy podanych w tabeli. Zapisz wszystkie obliczenia. Więc tak, jeżeli landrynek ma kupić mniej, to musimy dowiedzieć się, ile pieniędzy mu zostanie na same landrynki. Więc tak, policzymy, ile kosztowały pozostałe zakupy. Więc tak, wiemy, że kupił dwa wafle mleczne, tak? Zrobię sobie tabelkę. Wafle mleczne w naszej tabelce to są tutaj i każdy wafel kosztuje 3 zł. Skoro dwa wafle, dwa razy po 3 to będzie 6 zł. Za wafle 6 zł zapłaciłby. Dalej, kupił też 20 dkg cukierków miętowych. No ale cukierki miętowe niestety są liczone za kilogram. Kilogram cały kosztuje 45 zł. Natomiast on kupił tylko 20 dekagram. Więc co? Trzeba wiedzieć, że 1 kilogram to jest 100 dekagram, a on kupuje tylko 20 dekagram. Więc 20 setnych, zamienię to na ułamek nieskracalny, czyli tak, podzielę górę i dół przez 10, czyli poskreślam po jednym zerze, zostaje mi 0,2. 2 i 10 jeszcze podzielę na 2, to wyjdzie mi 1/5. Czyli 20 dekagram z całego kilograma to jest 1/5. Czyli kupi 1/5 cukierków miętowych. Cukierki miętowe były po 45 zł, więc 45 razy 1/5. Co to oznacza? 45 podzielić na 5, ale pomnożyć jeszcze przez 1. 45 na 5 to jest 9, razy 1 to będzie 9 zł. Czyli już wiemy, że za miętowe cukierki zapłaciłby 9 zł. I jeszcze 5 tabliczek czekolady mlecznej. I teraz tak, czekolady mleczne są po 3,50. Kupił 5 tabliczek, więc 3,50 razy 5, ile to wyjdzie? Podpisujemy ostatnia cyfra pod ostatnią cyfrą i rozpoczyna mnożenie. 5 razy 0, 0, 5 razy 5, 25, 5 na dół, 2 do góry, 5 razy 3, 15 plus 2, 17. Sprawdzam, ile jest cyfr po przecinku. Raz, dwa, raz, dwa, wstawiam przecinek, czyli za czekolady mleczne zapłaciłby 17,50. No i teraz, ile razem te produkty kosztowały? Dodam 6 zł, 9 zł, 17,50. Proszę zwrócić uwagę na to, jak podpisałam. Szóstka nie miała przecinka, więc dopiszę sobie przecinek i dwa zera. Dziewiątka nie miała przecinka, dopisuję. I teraz dodaję od końca. 0 plus 0 plus 0 to jest 0, 0 plus 0 plus 5 to jest 5. Przecinek w tej samej kolumnie. 6 plus 9, 15. 15 plus 7 to jest 22, 2 na dół, 2 do góry, 2 plus 1 to będzie 3. Wychodzi na to, że te zakupy, wafle, cukierki miętowe i czekolady mleczne razem kosztowałyby 32,50. Więc ile pieniędzy zostanie na same landrynki? Wiemy, że miał do dyspozycji 50 zł. I teraz sobie policzymy, ile zostało mu na landrynki. Landrynki kosztowały, kilogram kosztował 5 zł. Ale to za chwilę będziemy obliczać. Policzymy teraz, ile zostało na landrynki. 50 odjąć 32,50. 0 minus 0 to 0. Od zera nie mogę odjąć piątki, pożyczę aż od piątki. Nad piątką jest 4, tu jest 9, tu będzie 10. 10 minus 5 to jest 5, przecinek w tej samej kolumnie. 9 minus 2 to 7, 4 minus 3 to 1. Wyszło na to, że na landrynki zostało 17,50. Kilogram landrynek kosztuje 5 zł.
Więc teraz, aby odpowiedzieć na pytanie, ile może kupić landrynek, wystarczy 17,50 podzielić na 5. I teraz tak, przecinka nie musimy przesuwać, on zostanie w tej samej kolumnie, ponieważ ta druga liczba nie ma przecinka. W jedynce nie mieści się piątka, ale w 17 jest piątek 3, 3 razy 5, 15. Odejmuję dwa reszty, przecinek do góry. Piątkę ściągam na dół, 25 na 5 to jest 5, 5 razy 5, 25, odejmuję, nie ma reszty, 0 do góry. No i już mi wyszło, ile kilogramów landrynek może kupić i mogę podać odpowiedź. Jacek może kupić 3,5 kilograma landrynek. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.